To już kolejna inauguracja roku akademickiego najmłodszych studentów. Nauka trwa dwa lata. Proponowane są kierunki historia oraz filologia polska z dziennikarstwem. Zajęcia organizowane są w Muzeum Regionalnym, Miejskiej i Powiatowej Bibliotece Publicznej. Wykłady prowadzą nauczyciele akademicy z Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego, filia Piotrków Trybunalski. Zajęcia dostosowane są do wieku studentów, czyli 7-12-latków. Organizowane są tak, by zainteresować młodego człowieka i i zaszczepić w nim chęć poznawania świata i zdobywania wiedzy. Choć już zainaugurowano rok akademicki, nadal chętni mogą dołączyć do grupy. Zapisy prowadzone są w muzeum oraz w miejskiej i powiatowej bibliotece publicznej. Zajęcia są odpłatne.